Cześć, co u was? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pracy zdalnej. Tylko jeśli o pracy zdalnej, dlaczego ja jadę do biura? Wracamy. Jeszcze raz. Porozmawiamy o pracy zdalnej, o tym, jaka jest jej moja definicja, o tym, jakie fakty i mity ostatnio urosły wokół tego tematu oraz jakie praca zdalna ma wady i zalety. Teraz powinno być intro. Okej, zanim na dobre zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę, potrzebujemy dwóch rzeczy. Wy upewnijcie się, że subskrybujecie już mój kanał, że zostawiliście łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek, że wyszerowaliście to na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, Twitterze, Tinderze, dopisaliście do ogłoszeń parafialnych w waszym lokalnym kościele. No dobra, może poza tymi dwiema ostatnimi opcjami. Ja natomiast na 8 godzin muszę zniknąć, zająć się swoją pracą zdalną, ale do was wracam już za momencik. Już jestem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnim czasie, ze względu na oczywiście epidemię koronawirusa, ogólnopolską kwarantannę, praca zdalna jest odmieniana przez wszystkie przypadki. I to jest okej, to jest zrozumiałe, sam głównie ostatnio pracuję zdalnie. Natomiast specjalistów od pracy zdalnej nagle zrobiło się jak grzybów po deszczu i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby byli to ludzie, którzy już od lat pracują w tym formacie, w takiej, powiedzmy, formie pracy. Natomiast no ja znam takie przypadki, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy tą pracę zdalną zaczęli dokładnie w momencie, gdy biura zostały pozamykane, czy po prostu powstał zakaz chodzenia do tych biur. Ale zacznijmy sobie od naszego pierwszego faktu lub mitu, w ogóle od tematu samej pracy zdalnej i jej definicji. Ponieważ praca zdalna często jest stawiana na równi z tak zwanym home office'em. I ja generalnie się z tym nie zgadzam, bo pracy zdalnej może być bardzo wiele różnych form. Okej, oczywiście praca z domu jest jak najbardziej taką formą pracy zdalną, ale oczywiście właśnie nie jedyną. Weźmy chociażby wszelkiego rodzaju delegacje, podróże i potrzebę pracy podczas takich wyjazdów. Na przykład tak zwanych cyfrowych nomadów, a więc ludzi, którzy podróżując pracują po prostu zdalnie, podróżując czasami po całym świecie. Wszelkiego rodzaju freelancerzy, którzy od zawsze pracują w formie zdalnej i to nie zawsze jest praca z domu. Często ci ludzie pracują z wszelkiego rodzaju przestrzeni coworkingowych. W takim moim rozumieniu praca zdalna to jest w dużej mierze praca samotna lub po prostu praca samodzielna. Bo gdybym ja nawet dzisiaj pojechał do swojego biura, w którym i tak na co dzień zazwyczaj jestem sam, to również jest to praca zdalna, ponieważ no, siedzę sam, nie mam z kim porozmawiać, szefostwo jest w innym miejscu Polski, współpracownicy jeszcze w innym miejscu Polski, także nie definiowałbym pracy zdalnej przez to, czy my siedzimy faktycznie w domu. Kolejnym przykładem takim dosłownym pracy zdalnej dla mnie z takiego inżynierskiego punktu widzenia, o którym się nie mówi oczywiście w ostatnim czasie, jest zdalne wykonywanie pewnych prac, jeżeli są to prace konfiguracyjne, jeżeli są to prace inżynierskie. Tak więc definicji tej pracy zdalnej jest bardzo wiele i nie szufladkowałbym tego tylko i wyłącznie w kwestii home office'u. Często spotykamy się również z opinią albo takim naszym wyobrażeniem, że praca zdalna to jest leżenie na plaży nad brzegiem morza z drinkiem jeszcze najlepiej w ręku i gdzieś tam sobie trzymanie pod ręką laptopa i klepanie maili, kodu, whatever, w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy. Natomiast no, jest to głównie moim zdaniem nasze wyobrażenie. Do pracy zdalnej jakiejkolwiek potrzebujemy w pełni się skupić i jest to praktycznie niemożliwe. No, ja naprawdę polecam każdemu, kto ma takie wyobrażenie o zdalnej pracy, po prostu przetestować, wziąć kilka dni urlopu, jak to wszystko przejdzie, pojechać w jakieś ciepłe miejsce i spróbować zdalnie popracować właśnie z plaży, czy mu się to uda. Jeżeli tak, będzie szczęściarzem, że ma taką podzielną uwagę, natomiast zdecydowana większość ludzi w taki sposób pracować nie potrafi i taka praca jest po prostu nieefektywna. Także wyobrażenie o pracy zdalnej jako pracy plaża, morze, drink. Kolejnym, trzecim już punktem będzie elastyczność, bo bardzo często słyszymy o tym, że pracując zdalnie mamy dużą elastyczność, możemy wstać, zrobić sobie kiedy chcemy śniadanie, możemy w międzyczasie wyskoczyć na miasto, załatwić jakąś ważną dla nas sprawę
i tutaj jak najbardziej się tym zgadzam, natomiast bardzo mocno zależy to od naszej samoorganizacji, od naszej samodyscypliny, od takiej chęci też bycia fair po prostu wobec naszego pracodawcy, naszych współpracowników, naszych po prostu kolegów z pracy i to wtedy tylko działa. Tak więc elastyczność. Czwartym punktem na naszej liście będzie oszczędność czasu i pieniędzy. I tutaj trzeba w zasadzie te dwie kwestie rozgraniczyć, bo o ile przy pracy zdalnej oszczędność czasu, zakładamy, że ktoś faktycznie potrafi tą pracę zdalnie wykonywać. To jest fakt, to jest argument niepodważalny. Jak najbardziej nie tracimy czasu na dojazdy do pracy, nie tracimy czasu na rozmowy z współpracownikami. Możemy się skupić na własnej robocie, więc jak najbardziej tak. Co do oszczędności finansowych, tu bywa różnie. Oszczędzimy na dojazdach, oszczędzimy na paliwie, często gęsto na jakimś cateringu na rzecz naszego domowego obiadu. Natomiast też ponosimy pewne koszty, tak? No musimy, pracując z domu, będą większe koszty energii elektrycznej, nie mamy chociażby kawy, mleka i tak dalej. To są oczywiście detale, natomiast ogólnie budują w skali miesiąca czy w skali roku oczywiście jakiś koszt, więc tutaj trzeba to rozgraniczyć. Natomiast ogólna oszczędność tutaj jak najbardziej jest faktem i jak najbardziej pod tym bym się podpisał. Punkt piąty. Praca zdalna jest idealna. Każdy, kto pracuje właśnie z domu, w podróży, z różnych miejsc, wykonuje swoje zawodowe obowiązki, czy prowadzi własną działalność, wie, jak dużo samodyscypliny taka forma pracy wymaga. I to nie jest coś, co można też wypracować w ciągu dnia, tygodni, czy nawet miesięcy, bo czasami różne takie negatywne rzeczy z nami się dzieją nawet właśnie po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach, czasami po paru latach. Nie dla każdego po prostu taka forma pracy jest i ma również wiele takich właśnie wiążących się z tym wad. Takie braki społeczności dookoła nas, ograniczenia w komunikacji, to, że przebywamy jedynie sami ze sobą. Jeżeli sami mieszkamy, no to już wtedy w ogóle 24 godziny na dobę. Tak więc jeżeli o to chodzi, że czy praca zdalna jest idealna, jest to na pewno komfortowa forma pracy dla wielu osób, ale zdecydowanie nie dla każdego. Okej, jesteśmy przy punkcie szóstym na mojej liście faktów i mitów dotyczących pracy zdalnej. Szczególnie ostatnio widzimy, jaką popularnością się cieszyły różnego rodzaju narzędzia do pracy zdalnej i można się pokusić o przekonanie, że dzięki tym narzędziom, czy to komunikacji, czy wymiany informacji, że dzięki tym wszystkim nowinkom technicznym my nie potrzebujemy kontaktu z naszymi współpracownikami przede wszystkim, w ogóle z innymi ludźmi, z którymi współpracujemy. I moim zdaniem nie do końca jest to prawda, przede wszystkim jeżeli chodzi o wiedzę, o transfer wiedzy, o podsłuchanie to, o czym rozmawiają inni, o po prostu bycie na czasie z informacjami, jakie przepływają przez naszą firmę, czy to organizacyjnymi, czy takimi, z których po prostu możemy coś wyciągnąć. Ja sam wiem po sobie, jak pracując kiedyś w biurze, gdzie było nas czterech inżynierów, czasami nawet koledzy ze sobą o czymś rozmawiali, to już było dla mnie bardzo dużym źródłem wiedzy, bardzo dużym źródłem cennej informacji. Natomiast gdy już dzisiaj praktycznie od 8 lat pracuję w zasadzie sam, wiem, jak trudno jest bez takiej wiedzy. Trzeba dużo więcej poświęcać czasu na jej zdobywanie we własnym tylko i wyłącznie zakresie, o dopytywanie innych, o dzwonienie do innych i tak dalej. Natomiast nie ma tej takiej właśnie dyskusji czasami przy kawie. Tego brakuje i to uznałbym za dużą taką wadę pracy zdalnej, a więc obalenie takiego przekonania, że dzięki różnego rodzaju narzędziom możemy pracować zdalnie i nie potrzebujemy kontaktu z innymi osobami bezpośredniego. I ostatni, siódmy punkt, który tutaj bardziej bym zadedykował chyba jednak pracodawcom, a więc ich przekonanie, że podczas pracy zdalnej pracownicy robią pranie, sprzątają, zajmują się wszystkim, tylko nie pracą,
A jeżeli pracują gdzieś zdalnie, nie wiem, wyjazdowo, no to sobie w hotelowym lobby siedzą i piją piwo, oglądają mecz, a nie pracują. I moim zdaniem jest to bardzo błędne przekonanie. Oczywiście nie mogę wypowiedzieć się za wszystkim, wiem sam po sobie, wiem po swoich kolegach, wiem po znajomych, którzy w ten sposób pracują. Ja mam tak, że jeżeli pracuję zdalnie, a mam do wyboru przede wszystkim pracę zdalną lub w biurze i pracuję zdalnie, ja jestem bardziej wydajny. Jestem bardziej wydajny, bo ktoś mi zaufał, że pozwolił na tą pracę zdalną, ktoś wierzy po prostu w moją rzetelność. To wszystko buduje takie we mnie poczucie, że ja muszę odpowiednią ilość tej pracy wykonać. Często, gęsto więcej właśnie niż te takie standardowe dupogodziny, jakie znamy z pracy biurowej i to, czy my coś w ciągu tych 8 godzin przesiedzianych w biurze, czy my coś zrobimy, czy nie. Czasami nie ma większego znaczenia. Ważne, żebyśmy odbili naszą kartę dostępu i to jest dla pracodawcy miarodajne. Takie przekonanie pracodawców tutaj przekreślił, bo w zdecydowanej większości moim zdaniem taka forma pracy jest korzystna i pracownicy nie przeznaczają jej na załatwianie prywatnych spraw, a jeżeli jakąś część przeznaczają, tutaj jeszcze w nawiązaniu do tego punktu o elastyczności, to później we własnym zakresie jakoś ten czas po prostu odpracowują. A przynajmniej tak być powinno. Okej, a więc podsumujmy. Przede wszystkim, ile ludzi, tyle definicji pracy zdalnej. Nie ma jednej szufladki, w którą pracę zdalną, home office, zadania wykonywane zdalnie, pracę wykonywaną w podróży, pracę freelancerów. Tych definicji będzie bardzo dużo, tak jak i grup zawodowych będzie dużo. Praca zdalna na pewno wymaga pewnych cech charakteru, nie jest dla każdego, wręcz pokusiłbym się o przekonanie, że nie jest dla większości z nas. To trzeba po prostu wypracować, bo czasami nam się po prostu wydaje, że jest to nasz ideał. Trzeba tego spróbować i na własnym przykładzie stwierdzić, czy jest to coś, co nam sprawia zarówno dla nas satysfakcję, jak i wydajni jesteśmy w powierzonych nam zadaniach. I chyba najważniejsze dziś szczególnie, aby ta praca zdalna była naszym wyborem, abyśmy my mieli do wyboru pracę zdalną lub pracę on-site, ale żeby był to nasz wybór, a nie przymus, jak to jest niestety w wielu przypadkach dzisiaj. A więc trzymajcie się zdrowo, zostawcie po sobie jakiś ślad. Pamiętajcie, że to wszystko pomaga, te wszystkie lajki, komentarze, szerowanie w social mediach pomaga w tym, aby ten materiał po prostu docierał do większej ilości osób. Mnie to oczywiście też wtedy bardziej motywuje do przygotowywania coraz to ciekawszego materiału właśnie dla Was. Zajrzyjcie też na moje social media, szczególnie na Facebooka, na stronę IT Expert, na mojego prywatnego Instagrama, na którym publikuję nieco mniej formalnego materiału. I cóż, do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej!